W dalszym ciągu procedujemy uchwały w trybie dwóch czytań. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 1223, zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. To jest projekt w dwóch czytaniach. Projekt klubu radnych, domyślam się, że Pan Grzegorz Stawowy. Grzegorz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to znaczy w tej zmianie uchwały jest zasadzie wszystko zawarte, nie chciałbym jej czytać. To jest tylko drobna korekta, która jest związana ze zmianami, które wprowadzamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy są opinie komisji? Nie widzę. Opinie prezydenta nie ma. Stanowiska radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, druk 1223. Tak. Szanowni Państwo, są, no właśnie, gdzie one są? Ponieważ były, tak, były uwagi radcy prawnego, które zostały przyjęte autopoprawką. Gdzie jest Grzesiek? Tam zostały przyjęte autopoprawką, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, w związku z tym stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie i wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 kwietnia i termin zgłaszania poprawek na dzień 18 kwietnia.